Do stacji mamy go wstawić. Wciągnęło mi telefon do góry! Ej, dziecko, zaskoc... Czemu mi go rozwa... Ale to mi go nie... Wow, ale dostałem teraz telefon kozacki, jaka baja! Dobry, nie z tej strony Enzi. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę genialną mapkę. Jestem gotowy nawet pokusić się o stwierdzenie, że będzie to najlepsza mapa, w jaką do tej pory grałem w Minecrafcie, ponieważ nie dość, że jest długa, to nie jest to też horror, jest to po prostu jedna długa, bardzo ciekawa opowieść z wieloma komendami i za momencik się przekonacie, o co chodzi, także zapraszam do oglądania. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś już teraz zostawił łapeczkę w górę, jeżeli taką zostawiłeś, to dziękuję ci bardzo, jesteś naprawdę w porządku. I jeżeli zostawiłeś łapeczkę, to też znaczy, że chcesz kolejny odcinek następnego dnia, bo tak jak mówię, mapka jest dosyć długa i wydaje mi się, że powinna starczyć nawet na 3 odcinki takie półgodzinne, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużajmy, polecam wam także kliknąć jeszcze przycisk subskrypcji, żebyście byli na bieżąco. No i dobra, słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakimś dziwnym budynku. Okej, weszliśmy na balkon w tym momencie. Słyszę wiatr, jakąś muzyczkę. Okej, skończyłem się wypakowywać. Jest czas na relaks i nacieszyć się po prostu dworem wieczorem. Ale mi się zrymowało. Nie czuję, żeby to była zadowolona osoba. Okej, w tym momencie wie, jak to jest czuć się być samotnym. Z daleka od domu, przyjaciół, rodziny. Ej, to teraz jest przykre, tak samemu być gdziekolwiek bez nikogo w tym momencie. No dobra. Mam o tym zapomnieć, Erin, czyli... Nazywam się Erin. Nie wiem, czy to jest facet, czy to jest kobieta. To w zasadzie nieistotne. Okej. Może żyć tą drogą i tak dalej. Okej, ale w zasadzie nie jestem tak samotny, bo... Mam telefon. Furnex phone. 5X, okej. Taki chyba odpowiednik iPhone'a, mam wrażenie. Okej, to jest ten telefon. Okej, włączmy go prawym przyciskiem myszy. Mamy wieczór w tym momencie, 9:43. Okej, jeszcze mam jakąś wiadomość w ogóle. Dobra, prawy przycisk myszy, jeszcze raz. Odblokujmy. Mama do nas napisała. Dobranoc, Erin. Oj, naprawdę słodko, że mama dalej o nas pamięta. Bardzo dobry pomysł. W zasadzie dobrze, powinniśmy się chyba przespać. Tym bardziej, że jesteśmy bardzo zmęczeni. Dobra. Zablokujmy go z powrotem, czyli odłóżmy i wróćmy do domu, do mieszkania. Aha, mam pójść na dół generalnie, bo pokój mam niżej na schodach. Okej, w porządku, rozpoczyna się fajnie. To jest nasz pokój? Erin Karabin, tak, to jest nasz pokój. Nawet dobrze trafiłem. No dobra, gasimy światło, tak jak jest tutaj napisane niżej. Mam jeszcze naładować swój telefon. Gdzie mam naładować telefon? Halo? Przepraszam bardzo. Tu coś jest. To jest ładowarka. Wow, ej, kozacko. Ładowarkę mamy nawet w Minecrafcie. Ej, świetnie się zapowiada mapka, już mi się podoba. I kładziemy się spać. Takie było nasze zadanie, mi się wydaje. Także nasze zadanie, no, mama nam życzyła dobranoc, więc głupio tak mamy nie posłuchać. Już zapowiada się naprawdę fajna tutaj przygoda. Okej, budzimy się w nocy w ogóle. 3:19, to jest środek nocy. Ej, halo. Co się dzieje? Prawym przyciskiem sobie odblokujmy. Okej, dostaliśmy wiadomość. Hello, Erin. Jako specjalny agent. Co? Tak, bo generalnie napisali do mnie kreatorzy Furnex Phone'a, że będzie jakimś tajnym agentem. Okej, w porządku. Mam wysłać wiadomość do mamy. Spoko, no mama niech wie, co się dzieje. Mamo, okej. Muszę wjechać na parę dni. Ej. Nie zdążyłem przeczytać, co napisałem do mamy. No dobra, słuchajcie, z racji tego, że mój angielski też nie jest najlepszy, co jakiś czas będę sobie robił cięcia, gdy będą jakieś dłuższe tutaj wiadomości, żeby nie bilczeć po prostu i w skrócie wam przekazać, o co chodzi. Także w momencie, gdy teraz mamy jakieś zadanie od tej tajnej agencji, czy tajnej, musimy stać się prawdziwym takim agentem i musimy zaktualizować swój telefon, czyli tego Furnexa do takiej ekskluzywnej wersji dla agenta? Jakbykolwiek to nie brzmiało. Okej, mamy co zrobić u góry w ogóle, z czego widzę, na jednym z tych takich słupów. I dostaliśmy też jakiś kod 719-43-463. Więc dobra, mamy chyba pójść na górę, tak? Jeszcze dostałem wcześniej taką informację, więc lecimy tam, gdzie byliśmy. A, czyli tutaj. No i dobra, co teraz?
Wow, 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 wow. Faktycznie ten murek mi się odsłonił. Tutaj mam wpisać ten kod. Okej, okay, jaki to był kod? 719463. 719463. No i git. Zaktualizowaliśmy furnek z fauna. Czemu się zamykasz? Co teraz? Okej, okay, świetnie. Mam go teraz zaktualizować. No dobra, to mamy prawy przycisk myszy. Aha, do stacji mamy go wstawić. Wciągnęło mi telefon do góry. Ej, dziecko, zaskocz. Czemu mi go rozwa... Ej, to mi go nie... Uuuu, ale dostałem teraz telefon kozacki, jaka baja. Okej, okay. Mam go wziąć. Jaki duży, o co chodzi? Erin karabin, czy nawet dostaliśmy karabin? No, no to teoretycznie tak. Zaktualizowany, okej, okay. Click in the chat, the application. Mogę sobie otwierać różne nawet te różne aplikacje. Mam możliwość otworzenia spadochronu, telefon budowniczy, latarka, plany, neutralizer, AAO chat. Okej, okay, to mam chyba na początek włączyć. Okej, okay, ona to zaktualizowała, czy jestem faktycznie nią. Witamy cię w agencji. Cześć Erin, cześć, siema. Okej, okay, kliknijmy sobie prawym przyciskiem myszy, przywitajmy się. O co tu chodzi? Jesteśmy tajnym agentem, słuchajcie. Okej, okay, wróćmy do tego, do głównego menu i mamy kliknąć sobie na plan. No dobra. I co teraz z tym planem? Wow! Dostałem samolot! Z tym! Z androidkiem nawet! Wow, co to jest za mapa w ogóle? Ja pierdzielę, za to musi być łapeczka, słuchajcie. To taka mapa, no się taką dorwać, jeszcze okazuje się, że to jest strasznie długa mapa. Okej, okay, mam tutaj wstawić mój telefon. Nie wiem po co, ale mam to zrobić. Welcome aboard, Agent AC. Okej, okay, startowanie za 3, 2, 1 i lecimy. Gdzie my lecimy? Na jakąś misję. Ciekawe jestem, co mnie czeka tutaj. Ej, to jest świetne. Okej, okay, dzwoni ktoś do mnie. No. Okej, okay. Harry Isel. 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 Okej, okay. Jest asystentem tej misji arktycznej, Arctic Ad. Okej, okay, misja jest prosta. No dobra, słuchajcie, na razie dowiedziałem się tyle, że mam polecieć na miejsce, na tą Arktykę, tam zreklamować produkt, znaczy produkt, ten telefon, tak? Fairvex, Furvex, jakoś tak się nazywał. I to nie będzie takie proste, ponieważ muszę to zreklamować. Tam jest jeszcze jedna taka firma jak Sampling, która jest konkurencją po prostu, tylko że coś jest z nimi nie tak, ponieważ oni są w stanie kontrolować umysły, są w stanie hipnotyzować obrazami i tak dalej. I mam generalnie uratować świat przed nimi, bo oni będą to wszystko kontrolować. Mogę też tych takich agentów Saplinga neutralizować przez neutralizer, który mam w tym telefonie. Zapowiada się to naprawdę ciekawie, jeżeli oberwę, jeżeli będę zraniony. Mam też tutaj przesłać informacje i tak dalej. No dobra, chyba tyle udało mi się zrozumieć. Czyli w tym momencie mam otworzyć spadochron, słuchajcie. To kliknijmy sobie na spadochron. Okej, okay. Jestem gotowy do skakania, jak najbardziej, także what do you respond? Okej, okay. No troszkę tam będę wiedział. Okej, okay, cokolwiek by się nie działo. No dobra, spoko. Step on chisel quartz. W razie to będzie... Wow! Wow, 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 wow! O, the fuck, faktycznie jestem w Arktyce. Ja pierdzielę, jeszcze taki dziwny ekran mi się mały zrobił, nie wiem czemu. Okej, okay, lecę na spadochronie, prawdopodobnie do tamtego miejsca. Dziś tutaj będą też ci przeciwnicy. Teoretycznie Sampling to taka wroga już instytucja, która włada mózgami ludzi przez telefony. Nie wiem, czy mam lecieć do tego miejsca, ale w zasadzie nic więcej tutaj nie widzę, więc wydaje mi się, że to jest to. Jeszcze nawet nieźle wylądowałem, więc git. Są ze mnie zadowoleni, że mi się udało. Okej, okay, że będę chciał naładować swój telefon. Aplikacja od tego spadochronu będzie mi ładowała baterię bardzo szybko. Nie potrzebuję ładowarki do tego telefonu. Aha, powinien się też przespać.
podczas ładowania. Ok, open the builder's app, czyli mam otworzyć sobie... Aha, parachute, czyli... Czekajcie, co teraz? Jeszcze raz. Aha, tutaj, spoko, i mamy kliknąć builder. Now open the Arctic at pack. Ok, otwórzmy sobie to. Ok, ja mam stworzyć całą tutaj. Tap the underground base structure to build it. Co mam kliknąć, żeby co wybudować? Underground base, ok, podziemną taką bazę. Aha. And enter it. Dobra. Kliknąłem. No w zasadzie to jest taki dół większy, nie? Aha, tam mam pójść, dobra. Tam jest jakieś miejsce zaznaczone, to tam sobie śmigniemy. Ja pierdzielę. Naprawdę, szkoda, że tam nie jest po polsku, to ja troszkę więcej może rozumiał. Może nie tyle co więcej, ale szybciej, nie? Bo teraz muszę sobie to wszystko tłumaczyć. Dobra, mam podejść do tego miejsca. I tutaj... tą podziemną bazę jakby zrobić. Okej, okay, mogę sobie zejść, to już ją stworzyłem. No i świetnie. Okej. Okay. To jest moje łóżko stworzone ze śniegu, nie bardzo mi się to podoba. Generalnie good night. Okej, okay, mogę się nawet na tym przespać, to spoko. Ej, naprawdę świetnie to wygląda, wam powiem, że jestem w szoku. Wystarczy mi już spać, jak najbardziej. Okej. Okay. Muszę jeszcze teraz antenę gdzieś podstawić. No dobra. Okej, okay, find the blue arrow on the ground and look towards where it's pointing. Czyli lecimy tam, słuchajcie, i tam prawdopodobnie będziemy musieli sobie postawić antenę lub to drugie. Tyle chyba zrozumiałem. W razie czego mnie poprawcie w komentarzu, jeżeli zwaliłem po prostu i nie ogarnęłem, o co chodzi. No dobra, jesteśmy w tym miejscu, wydaje mi się, że to będzie idealne miejsce. W sensie tego, że też mi to pokazali, także. Okej. Okay. No dobra. No i spoko. Co to jest? Co jest jakiś koleś w ogóle? On do mnie idzie! To jest sampling agent, to jest ten agent drugi. Co mam teraz zrobić? Mam z nim gadać, czy co? Okej, okay, on coś do mnie powiedział. Wybrałem złe miejsce. Że postawisz tę antenę. Underside has brainwashed you. Co? Jak to ta firma generalnie wyprawia mi mózg? Wydaje mi się, że nie? Przestań mi wbawiać takie głupoty, stary? Speak of brain... Okej, tutaj sobie klikniemy. No dobra. On ma telefon, czy on do mnie celuje? Once they find out you are dead. Aha, teraz mam użyć sobie tego neutralizera, żeby się tego gościa pozbyć. Okej, okay, strzelmy mu w głowę. Wow! Trafiłem w niego, czy pół życia mi tylko zostało? Ej, chyba faktycznie go zabiłem. Patetyczne. Ale odszedł ode mnie. Ej, to jest spoko. Ważne, że odszedł, udało mi się cokolwiek zrobić. Czy jest ze mną wszystko w porządku? Co mam odpowiedzieć? Jaką dać odpowiedź? Że strzeliłem, czy że dostałem? Bo w zasadzie ja dostałem, niż go postrzeliłem. I'm dying. Okej. Okay. Okej, okay. Przyślą do mnie samolot, tak? Oh fuck, mieli coś do mnie przysłać, ale stracili kontakt ze mną. Just water cave nearby. Harry said something about the cave nearby. Try checking it out. Okej, czy ja mam znaleźć jakiś cave nieopodal tego... No jest faktycznie taki cave. Więc możemy tam pójść. Spoko. To idźmy. Aha, tylko czemu jeszcze nie mogę pójść? Mam tak iść? Mam tak skakać tutaj, tak? Bo na razie niczego więcej się nie dowiedziałem. No więc po prostu pójdźmy. W zasadzie zostałem zraniony przez tamtą dziwną osobę z tego drugiego miejsca, więc... Nie wiem, czy tutaj miałem zejść? Chyba tak. Ej, faktycznie, bo ja krwawię, nie? Jakby tak nie zauważyć. Nawet. No dobra. Schodzimy na dół. Do tego cave'u. Co je znajdę? Okej, okay, jesteśmy coraz niżej.
Aha, faktycznie jest woda, tak jak mówił w zasadzie w tym. W telefonie, nie? W tej wiadomości. Okej, okay. Bardzo zimna. To nie da się ukryć, nie? Ból. Co z bólem? Bardzo zmęczony. I chyba odpłynąłem. Chyba coś mi się stało. Oh, fuck. Co to jest w ogóle za? Ja się nie czuję, jakbym grał w Minecrafta, słuchajcie. O... What the fuck? Kim ty jesteś? Obudziłem się... Tak, wstałem, także... Don't worry, I know you're very confused. To jestem trochę zdezorientowany, o co chodzi. Usunęli mi pamięć. I on mi pomoże ją odzyskać. Before the start, tell me what you remember. Okej, co tam się działo, zanim straciłem pamięć? W zasadzie pamiętam wszystko, mi się wydaje. What do you respond? I'm still in Arctica? Okej, mam pytania zadać. Jestem w Arendor. Co jest Arendor? Co za miejsce? To generalnie mapa się tak nazywa, nie? Where do you live? Na pewno nie z tego miejsca, nie? Bardzo dziwne. Okej. Mam bardzo dużo... przyszedłem bardzo dużo bólu po prostu. I dokończymy rozmowę w lobby. Co to jest, kolego przesympatyczny? Możesz mi pokazać? Co ty mi niesiesz tam? Okej. Are you coming or... Co to jest w ogóle? Jadłeś. To już dużo mi to nie powiedziało, nie? Aha, mam do tego dojść, żeby dojść do lobby. No spoko. Mam zająć miejsce? Gdzie ja jestem? W jakim miejscu, stary? To jest jakiś teleturniej? Usiadłem. Usiadłem. Porozmawiajmy. Aha, no faktycznie porozmawiajmy o mnie. Okej. Okay. Jak mam na imię? Możesz mówić do mnie Erin. To będzie mi miło. Okej. Okay. Bardzo ładne imię. My name is... Co ci się stało z oczami, stary? Zostajesz zezo rozbieżnego. Jakie jest twoje imię? What's wrong? Are you okay? Aha, nie może mówić swojego imienia. Dlaczego? Stary. Bardzo dziwna historia w ogóle, opowieść, jeżeli chodzi o tą mapę. Jak mogę do ciebie mówić? Bill. Tak, mam do niego po prostu mówić Bill. Widać było, że raczej nie był zbyt... nie wiem... otwarte, żeby powiedzieć swoje imię. A czekajcie... skąd ja jestem w ogóle, że tutaj się dostałem? Okej, dostałem... coś do... no spoko. Mam dużo szczęścia, że mnie znalazł. Three employees, including me. Co teraz? Ile tutaj jest odpowiedzi? Czy ja mogę w końcu grać? Halo, to by się bardzo przydało. What's my last day of work before the weekend started? Czy weekend faktycznie zaczyna się od soboty? Trochę dziwne. Że w sensie weekend zaczyna się od poniedziałku. To jest Arendor. Tutaj tydzień zaczyna się od środy. Just one more thing. Would you like an apartment of your own in Arendor during your stay? Mogę zostać z tobą? Nie chcę tutaj w zasadzie zostać dłużej. Nie chcę z nim siedzieć, to jest strasznie dziwne. Mogę pójść najpierw pod prysznic? Jak pod prysznic? Co? Jeszcze raz? Co się dzieje, kolego? Czemu te drzwi się tak dziwnie otworzyły? No dobra, czy jesteśmy? Co to jest za miejsce? To jest Arendor? To jest...
całe miasto takie lodowe. Ja pierdzielę, stary, gdzie my dotarliśmy? Idziemy, lecimy. Jestem w przyszłości? Serio, ty będziemy lecieć? Aha. Co to jest za rzecz? Nie, nigdy na czymś takim... Może być mały problem. No spoko. Aha, czyli mam na to wskoczyć i naśladować jego ruchy. Okej. Sam zrobisz, żeby polecieć. Okej, mogę na to naskoczyć. Wow, nie umiem z tego w ogóle korzystać. Aha, czyli mam sobie przykucnąć. Inaczej nie będę mógł z tego korzystać. Okej, on mnie nawet uczy, jak ja mam z tego korzystać. Ja pierdzielę. Aha, polećmy do sklepu, no spoko. Okej, to lecimy, kolego przesympatyczny. Tylko nie zbliżaj się za bardzo, bo coś czuję, że wobec mnie to on ma jakieś niefajne... Aha, stand next to Bill to hold his hand. Będziemy lecieć za rękę? Czuję się dosyć dziwnie. To jest jakaś romantyczna opowieść. Ja lepiej bym się mimo wszystko chyba czuł, nie przeżywając jakiejś miłosnej opowieści, nie? W ogóle nie wiem, czemu ta mapa jest taka pomniejszona, te skrawki po bokach. To słabo to wygląda, chyba. Ale to tak już jest, co zrobię? I się poradzę, no. Okej, mamy lecieć do sklepu. To jest ten sklep? Stary, czy ty mnie zabierasz na jakieś randki, czy o co tutaj w ogóle chodzi? Ja się boję. Serio, on mnie wykorzysta za moment. Okej. Mam wziąć sobie te bilety. Press the button labeled showers and walk into the yawner. Okej. Spoko. No spoko. Poczekasz na mnie tutaj. Dobra. W porządku, kolego. Aha, czyli są też rzeczy. To miałem kliknąć? Nie za bardzo chyba rozgarnęłem, co on do mnie powiedział. Takie jakieś odnoszę dziwne wrażenie wam powiem. Okej, coś kliknąłem. Mogę wyjść tutaj. Co teraz? Czekajcie, co teraz mogę zrobić? Max time 0 minute. Max temperature 0. Okej. Czy tam u góry są jakieś kolce? No spoko. Da się to jakoś uruchomić w ogóle? Nie, serio, nie, chyba nie rozgarniam, o co tutaj chodzi za bardzo. Co to jest za mapa w ogóle powalona? Ja pierdzielę. Okej, 52 stopnie, max time 5 minutes. Okej, mam tutaj sobie stać? Co mam zrobić? Stary, powiedz mi. 52 stopnie, no dobra, ale telefon mi nie działa. Furnex w tym momencie. Może po prostu wróćmy? Nie, nie mogę wrócić. O co tu chodzi? Czekajcie, mogę telefon? Nie, nie mogę tego nigdzie włożyć. Ja pierdzielę, nie wiem, co mam zrobić w tym momencie, serio. No dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że już to zrobiłem, wystarczyło, że wrzuciłem te bileciki do tamtego dziwnego czytnika i w zasadzie jest już z głowy. Okej, czyli możemy lecieć dalej. W porządku. A gdzie jest mój ten pipsztoczek? Bo rękę mi dałeś, ale... Aha, dobra, spoko. Nie będę na nim leciał, po prostu mam usiąść razem z nim. Trzeba mnie za rękę, lecimy. Ej, a ja jestem w takim kombinezonie nawet śmiesznym. Jak śmiesznie. Okej. Okay. Nie wygląda to zbyt wesoło, nie? Tak nie fajnie w zasadzie wam powiem. Dobra, gdzie teraz lecimy, kolego przesympatyczny? Może mi powiesz, bo takie podróżowanie w ciszy jednak nie jest najfajniejsze. Tym bardziej z osobą obcą. Nie wiem, jakie masz zamiary, plany? W ogóle wszystko? Ej, czy ten świat nie wygląda ładniej bez tego zasranego hełmu? O wiele lepiej wam powiem. Ja się lepiej czuję. No może nie w momencie, gdy trzeba mnie za rękę, ale no lepiej, no lepiej, no. Dobra, co teraz, kolego? A to przez ten kask tak dziwnie widziałem w ogóle z tymi paskami. Okej, jesteśmy w domu. W jakim domu? Ja mieszkam u ciebie od dzisiaj? Aha, w sensie, że tutaj, no dobra. Jak będzie. I co teraz, stary? Powiedz mi. Aha, mamy piętro. Na które piętro mam iść? Aha, na piętro pierwsze leci. My jesteśmy w tej przyszłości, czy co to jest? Okej, mam na to wejść.
No to wszedłem. Jestem u ciebie w domu? Cześć. Mam pójść pod prysznic, który jest u góry. A ty poczekasz na mnie na dole. Nie czuję się zbyt pewnie. Okej, okay, jest faktycznie prysznic. No dobra, faktycznie dosyć zimna jest ta woda. Skliknijmy. Nie wiem, skąd jesteś, dla ciebie jaka temperatura jest wysoka. Faktycznie dosyć zimna ta woda. No spoko. Aha, musi pójść na spotkanie, będzie za kilka godzin. Zostawię mnie samego tutaj w tym domu. Gdzie ja w ogóle jestem w tym momencie? Ja pierdzielę. Telefon? Paraisol. Czy ze mną wszystko jest w porządku? Boli mnie noga, ale w zasadzie przeżyłem. Okej, okay, dzięki Bogu. No spoko, i co teraz? Uratujesz mnie stąd, czy co mam w tym momencie zrobić, bo zostałem sam? Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bo jest 32 minuta. Jest już dosyć długo. Także wydaje mi się, że to by mogło być na tyle, jeżeli chodzi o tą mapkę. Jeżeli chcecie drugą część, to oczywiście zostawcie łapeczkę, napiszcie mi komentarz, czy lecimy dalej z tą mapką, czy ją zostawiamy. Mi się podoba, jest bardzo ciekawa. Powiem wam, że jeżeli chodzi o inne mapki, bardzo się wyróżnia. Także ja bym sobie chętnie zagrał, ale czekam na waszą opinię. Także zostawcie łapeczki, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Także siemanko, cześć, pa, pa.